Na początek zagadka. Co może łączyć pożyczki bez zaświadczeń, szczepionki na COVID-19 oraz konsole do gier w bardzo atrakcyjnych cenach? Otóż odpowiedź może wydawać się zaskakująca. To oszust świadczący usługi w tym zakresie jest elementem łączącym tak odległe zdawałoby się obszary. Na szczęście trafił w ręce policji. Poznańscy policjanci kilka dni temu zatrzymali 25-latka z Poznania, który grasował w internecie oferując różnego rodzaju produkty, pobierał za to zaliczki, a potem zrywał wszelkie kontakty i znikał. W ten sposób oszustowi udało się naciągnąć około 80 osób. Najgorsze, że w swoim procederze wykorzystywał także obawę ludzi przed zakażeniem koronawirusem. Oczywiście korzystał tutaj z okazji, że wiele osób chciałoby się zaszczepić wcześniej, niż będzie to możliwe. Po otrzymaniu takich zaliczek, jak wspomnieliśmy, ten mężczyzna zrywał wszelkiego rodzaju kontakty, zacierał za sobą ślady i myślał, że jest anonimowy, ale z całą pewnością nie dla policjantów, którzy zajmują się tego rodzaju przestępstwami. A my po raz kolejny nieustająco apelujemy do Państwa o ostrożność: nie dajcie się oszustom.